Dobry wieczór. A teraz dorożką po Warszawie. Tak, tak, tak. Właśnie dorożką i właśnie po Warszawie. Co? Dlaczego dorożką? No nie, a niby dlaczego nie dorożką? To wszystko zresztą zależy od okoliczności. To znaczy kto, kiedy i z kim. No, ale tu już wkraczamy w szczegóły raczej towarzyskiej natury, a nie jestem upoważniony właśnie w tym momencie do udzielania bliższych wyjaśnień na temat tej dorożki. Zwłaszcza, że to, co teraz mówię, słyszycie, mili słuchacze, na tak zwanym tle dyskretnej muzyczki. A skąd ta muzyczka? Zaraz, zaraz, zaraz. Przecież nie możecie wiedzieć wszystkiego od razu. W każdym bądź razie to, co usłyszycie, zaczęło się tak. Marienstadt, godzina szósta, ulica ciemna, pusta, domy, latarnie w śniegach, plac, fontanna, zegar. No, oczywiście. Jak zwykle. Nigdy jeszcze nie była punktualna. No, wiem, że w miłości to nie jest znowu tak bardzo ważne. Ale przecież serce powinno być czasem jak zegarek. A gdy zegarek się spóźnia, dzieje się z nim coś niedobrego. A skoro serce jest jak zegarek, to stąd wniosek. Stary wariacie, do czegoż się jeszcze doprowadza te prawa logiki? Bodziu, nie męcz bodzia. No, cierpliwość. Cierpliwość. O, ktoś idzie. Tak, to ona. No jesteś nareszcie. Ależ mnie pan przestraszył. Dzikus, ciemna, pan z takim krzykiem. Przepraszam panią, ale pani szła takim przyspieszonym krokiem, a właśnie zegar przed chwilą wybił szóstą, że myślałem, że choć raz kobieta, na którą czekałem, bywa punktualna. O, czy nie za wielkie wymagania? Zresztą nic mnie to nie obchodzi. Dorożka! Dorożka! Nie usłyszał. Dorożka! Dorożka! Widzi pan, ja lubię być punktualna. I dlatego chce pani jechać dorożką? Żegnam pana. I życzę większej cierpliwości na przyszłość. Dokąd jedziemy? W Śródmieście. Ja! Ja! A może ja nie pod tym zegarem się umówiłem? Halo! Halo! Dorożka! Co? Zgubiłem coś? Przepraszam panią. Mam do pani małą prośbę. Kobiety są niepunktualne, ale mężczyźni roztargnieni. Może ja umówiłem się pod innym zegarem. Tyle tych zegarów teraz w Warszawie. No jak pani każe? Bierzem tego obywatela? No bo koń mi ostygnie. Bardzo proszę. Jedzie przecież pani w tym samym kierunku, a mnie naprawdę zależy na czasie. I chce pan jechać dorożką. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Żal mi tamtej kobiety, która przez pańskie roztargnienie gdzieś tam może czeka. Pojedziemy. No. Jo. Jo. Księżyc już zaszedł, psy się uśpił. Jo. Jo. A ktoś tam kleszcze za oborem, pewnie mnie czeka. No, no, mój miły filon podumu wio, wio, no, wio maluśka, wionym jaworem. Zegarem, mój staruszku. Zegarem, nie jaworem. A czy może panu na imię Filon? Bodzio, proszę pani. Przepraszam, Bogdan.
Rzeczywiście nie przedstawiłem się pani. To nieważne. Trudno zresztą w dorożce przestrzegać takich konwenansów. Jesteśmy po prostu podróżnymi. Gdybyśmy się wszystkim podróżnym przedstawiali, na przykład w konnym tramwaju. Jak to w konnym tramwaju? Jak pragnę owsa. No wio, maluśka, co z tobą? Jak to w konnym tramwaju, proszę pani? A czy zna pan inne? No przecież nic nie rozumiem. Pewnie pan przyjechał z prowincji. Może z Saskiej Kępy. A wydawało mi się, że ja kiedyś już pana widziałam w tramwaju. No, często jeżdżę tramwajami. Siedział pan przy pewnej młodej damie w sukni z ciurniurą i wydawało mi się, że prawi jej pan nawet jakieś dusery. Przepraszam, w jakiej sukni z ciurniurą? W takiej jak moja. Tylko, że ta pani miała różową z błękitnymi falbankami, a ja mam błękitną z różowymi falbankami. Gdyby teraz było widniej, mógłby pan zobaczyć. Czego już za wiele. Najpierw tramwaje konne, prowincja, Saska Kępa, a teraz ciurniury z falbankami. No proszę, nie rozumiem pańskiego zdziwienia. Nic już nie wiem. W głowie mi się kręci. Ten strój... Cóż to, maskarada? Jakaż maskarada? Życie, proszę pana. Życie? Przepraszam, a w jakim okresie pani żyje? A pan? Ja? No, w 1952 roku. Teraz to już wszystko rozumiem. A ja w dalszym ciągu nic. Nic dziwnego. Mężczyźni są roztargnieni. Pan zapomniał, że minęło 70 lat. Właśnie parę lat temu cesarz Napoleon III oddał pod Sedanem szpady Bismarckowi. A w ogrodzie saskim pojawiły się pierwsze wrotki. Wrotki? Nie ma pan pojęcia, jak to przyjemnie jeździć na wrotkach. Wio, maluśka, jak pragnę owsa, wio. No co to i ty w duchy wierzysz? Aha. Chcesz słuchać o dawnej Warszawie? A to słuchaj. Jo. Niedowiarki czcze umysły pletą nam rozprawy, że na tamtym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Że na tamtym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Wszędy ludno, wszędy tłumnie, aż oczom ciekawie. I król Zygmunt na kolumnie, jak dawniej w Warszawie. Krzepkiej młodzi grono liczne na każdej zabawie, a kobiety takie śliczne, jak zawsze w Warszawie. W mojej Warszawie. I w mojej Warszawie. Wio, maluśka, jak pragnę owca. I w mojej też. A poczciwasz to natura, co krok taniec prawie. A tak samo rżną mazura, jak dawniej w Warszawie. A tak samo rżną mazura, jak dawniej w Warszawie. W teatrze stary Żukowski wywołuje brawa u nóg ślicznej Modrzejowskiej, calutka Warszawa. U nóg ślicznej Modrzejowskiej, calutka Warszawa. Sam sobie nie zdajesz sprawy i znika obawa, bo mówią nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa. Jest dobra, jest niespodlona, pracowita, żwawa, ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa. Ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa. A jest, jest, jak Wisłę kocham, choć nie taka, jak ją znała, ale jest Warszawa. A może by pan tej damie pokazał naszą Warszawę? Ale rzeczywiście, jestem do usług. Ach, jaki pan miły. Ale przecież ktoś gdzieś na pana czeka. Istotnie,
Serce powinno być jak zegarek na 16 kamieniach, ale mężczyźni bywają roztargnieni. Teraz nie jestem pewien, bo przecież ona na ogół się nie spóźnia. Czy spotkanie naznaczone było na 6, czy na 7? W roku 1952, czy 70 lat temu. Pani znów żartuje. A więc, kochana prababciu. Jak to prababciu? No, ta 70 plus te 20 lat, na jakie pani wygląda razem, dają 100. No, ładnie wie, no, Solski w tirniurze. Teraz pan żartuje z kolei. Ależ nic podobnego. Tylko zapewne pani nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim pani żyje okresie. Proszę spojrzeć. Oto krakowskie przedmieście. Dopiero od 3 lat ta ulica żyje. Ach, doskonale ją pamiętam. Tu ja i mój biedny Staś. Jaki znów Staś? Wokulski, kupiec. A, myślałem, że to ktoś... Przecież to postać książki, fikcja literacka. Więc pan może sądzi, że i ja jestem tylko postacią z książki. Że nie istnieje. A z kim pan w tej chwili rozmawia? Proszę się uszczypnąć, to nie sen. Więc może pani chce jeszcze we mnie wmówić, że jest Izabellą Łęcką? Może. Panie ładny, jak pragnę owsa. A ten domek na lewo, 2 piętra od frontu i oficynka. Tu właśnie mieszkał ten przyjaciel pana Prusa. Jakiego znowu pana Prusa? No co jest, nie? Jak pragnę zdrowia, nie czytał pan lalki? O Wokulszczak, kupiec. Warto się przyjrzeć temu domkowi. Czyście poszaleli wszyscy. Codziennie tędy przechodzę. Niech pan jedzie dalej. A przecież pan mi miał pokazać dzisiejszą Warszawę. Z panią nawet w wiek XIX. Po co? Znam go za dobrze. No, wio. Więc którędy jedziemy? Prosto. Nowym Światem. Zmieniła się ta ulica. Ale śnieg pada tak samo. Pruszy śniegiem nad miastem, w białych czapach śpią drzewa, zanim księżyc zagaśnie, razem ze mną zaśpiewaj. Chętnie. O Warszawie wieczorem, która w śniegu jest cała, o księżycu zimowym, co latarnie zapala. Hej, wiosiwy koniku przez miasto, niech dorożka szybko mknie, choć to złą staroświecką dziś jazdą, jest w tym urok, przyznaj się. Gwiżdże w uszach wiatr i szczypie mróz, na włosy pada śnieg, gwiazda srebrna niebem biegła, oto spełni się twój sen. Na nas czeka dziewczyna, więc śpieszmy, śpieszmy się. Wio! O tak, śpieszmy się. Mam tylko 30 minut. Jak to 30 minut? Przecież na pana też będzie ktoś czekał. Ale pani? A ja w minioną epokę. Nie warto, zapewniam panią, że nie warto. Kiedy pozna pani moją Warszawę, nie wróci pani już więcej do czasów, jak to pani powiedziała, kiedy Napoleon oddawał szpadę Bismarckowi. Więcej, pozwolę sobie nawet na żart, zrzuci pani swoją suknię z tiurniurą. A tak, tak. I ubierze się tak, jak moja Zosia. Pana Zosia. No, zgoda, ale dopiero o 12. No wio, wio maluśka, jak pragnę owsa. O co, znowu duchy? No nie słuchaj. Brrr. Dlaczego pan zatrzymuje? No cóż pan, też nie dzisiejszy, z 19, no przecież czerwone światło. Kolor miłości. Pamiętam, Staś przyniósł mi bukiet czerwonych róż. Staś, Staś, Staś. Pani, kiedyż wzajemnością przerwiesz mi dni łzawe, w
wtedy, kiedy elektryczność oświetli Warszawę. Co słyszę? Jeszcze 4 lata temu było tu ciemno, że koń oko wybijał, a dziś mamy neony. Kiedyż staniesz się władczynią mego domu jasną? Kiedy będzie wieść Warszawa z orkiestrę własną? A głośniki widziałaś pani na ulicach? Czy nareszcie przerwać zechcesz byt mój ciężki, szary? Owszem, wtedy jak nad Wisłą będą już bulwary. To jedźmy na wybrzeże kościuszkowskie. Pokażemy paniusi bulwary. Doliczę tylko dychę. Dość tych szyderstw po odpowiedź, kiedy tu przyjść mogę, gdy ci tramwaj elektryczny miejski skróci drogę. Nie, kpiny jak Wisłego. Metro robimy, a tu tramwaj elektryczny. Niedługo, a już od Kamedułów na Bielanach aż do Królikarni na Mokotowie będzie paniusia mogła przejechać w 5 minut. Ale co ja wtedy? Za bezrobotnego sałatę się zostanę. O zbata tylko chyba będę do księżyca strzelał. A zakochani, oni bardzo lubią dorożki. Lubią? No to wio, maluśka. Ciesz się, jak pragnę obsa. Zakochanych nigdy nie zabraknie w Warszawie. A ten walczyk ze starówki zawsze młody miastem gna i uwodzi czułym słówkiem i tym rytmem na 3 pa. Przez Żoliborz na Bielany zadyszany mknie jak wiatr, łączy serca zakochanych walczyk stary ten jak świat. To zabłądzi na Mariensztadt i nad Wisły pomknie brzeg, to zadzwoni gdzieś z powietrza, kiedy będziesz miastem szedł. Na Różanej czy Wiślanej będzie z tobą biegł przez deszcz, w tej Warszawie zakochany, jak w księżycu mały świerszcz. Mokotowem Muranowem jak wiosenny przemknie wiatr, a w walczyku słowa nowe serca młode choć sprzed lat. Gdy zaświecą latarenki w nocnym cieniu miejskich bram, jakbyś skrzypce wziął do ręki i na skrzypcach walca grał, i od bramy szedł do bramy całym miastem w dusz i wszerz, grając wszystkim zakochanym i gołębiom śpiącym też. Bo to walczyk mej Warszawy, taki walczyk na 3 pa. Czasem smuci, czasem bawi, a w nim zawsze serca 2. No bo przecież gdzieś mnie spotkasz, gdy tak będziesz miastem szedł. Przy kamiennych czekam w schodkach, gdy na Wisłę spłynie zmierzch, a na niebie światła blaski, Katarynka gdzieś tam gra, i znów walczyk ten warszawski łączy serca nasze 2. Brawo, brawo, dechę! Co to? Znowu stoimy? A właśnie, cóż to? Znów pan zatrzymał konia. Cicho, spokojnie. To bardzo muzykalne i uczuciowe stworzenie.
A nie mówiłem? Na moim podwórku na parterze pewien emeryt hoduje kanarka. A kiedy kanarek śpiewa, to kobyła od razu zapycha do okna. No mówię, że zwierzę ma melodię do muzyki. No ale bujaj się, Fela. Zatarasowaliśmy naszą dryndą całą jezdnię. Zaraz się tu szoferaki zlecą. No, wio, wio. Oczywiście, niech pan popatrzy, co się za nami dzieje. Wprawdzie nie karety ani powozy, ale nasze Warszawy z żerania. Zmieniła się warszawska ulica, co? Mieliście na to 70 lat czasu. Co, ile? 70? Podejmij, paniusia, troszkę. Chce mnie pan odmłodzić? A pewnie, że nie 70? Więc ile? 8. O, wio, maluśka, ty dobrze pamiętasz Warszawę w 45. O, wio, byle do metra, jak pragnę szczęścia. A może nad Wisłę pojedzie, bo Poniatowszczak się zbliża. Możemy, możemy. O, tanio policzy. Nie, niestety, nie mam czasu, a bardzo żaluję. Pamiętam pewną bardzo zabawną wyprawę na Saską Kępę. To było właśnie 70 lat temu. Mój dziadek też pamiętał te czasy. Na karuzele i na huśtawki w niedzielę. Na Saską Kępę zasuwał. Ale nie na biegun. Owszem, były konie na biegun. Ale i wyprawa na Saską Kępę była wtedy jak na biegun. Tak, to była bardzo zabawna wyprawa. Zamieniam się cały w słuch. Wyprawa pewnego warszawskiego podróżnika, który, naczytawszy się różności o biegunie i Nansenie, odbyć podróż raz ślubował i dać ujście srogiej wenie. I wiecie, co zrobił? Zamieniam się cały w słuch. Wziąwszy lupę i busole oraz drobnych malą dozę, wnet pożegnał swoich krewnych mieszczańskiego życia prozę. Kogo, proszę, pożegnał? Prozę. A dziękuję. I odważnie już się puścił Marienstadtem ku przystani, kędy mają parostatki przedsiębiorcy niezjednani. Znałem takiego jednego w 45. Przewoził łódką, zanim wysokowodnego nie zbudowali. Zdzierał z łebków, aż syrena na pomniku płakała. A co dalej? Lokman bilet mu doręczył, majtek go naderwał nieco. Na okręcie Maurycy już z komina iskry lecą. Sam kapitan morski wyga, naprzód krzyknął w otwór tuby. No i płyną. On się uląkł tej odważnej swojej próby. Most mijają z prawej strony, ląd ucieka już wśród fali, zaś na lewo Wilcza Wyspa. Nie wiadomo, co tam dalej. Wilcza Wyspa. A paniusia, wiesz, co było dalej? No pewnie. Nagle ryknął ów parowiec, sunąc już w wolniejszym tempie. Ktoś nastąpił mu na odcisk i tak znalazł się na kępie. No wio, wio, maluśka. Jest to kraj tak bardzo dziki, że wyrazić nie potrafię. Tu nie wiedzą nic aż dotąd o tramwajach, telegrafach. Od saskie ciemniaki. Dzicy siedzą w niskich domkach, które runą lada chwila. Mluć w wilgotnych izbach tańczy mazurego i kadryla. Drogi jeszcze są dziewicze. Piasku, błota, po kolana. Elektryczność niesłychana. Czystość jeszcze też nieznana. W jadłodajniach średnie wieki. O serwetkach nikt tu nie wie. Na bufecie znajdziesz jabłko, które wąż podawa lewie. Saska, prywatna inicjatywa. Nie przerywać. Tam wio, maluśka, bujaj się. Poczyniwszy obserwację, z trudów już złamany prawie, cóż, zatopił się w nostalgię po swym mieście, po Warszawie. I co wtedy? Nic. Taka żalość go przejęła, taka rozpacz duszę pali, więc w bufecie... Wiedziałem, że się tak skończy. Więc w bufecie, no, pociągnął piwa i spirytuali. Nie dziwię się, wcale się nie dziwię. Wio, Fela, my też nie. Inteligentny koń niczemu się nie dziwi. Brrr. Czerwone światło. No i nareszcie jesteśmy na MDM-ie. A
Słusznie. Przecież pan jest moim ciceronem, więc słucham. No widzi pani, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pięter. Tak, tak, tak. A tam oto kandelabry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem lamp na każdym. Tak. A jeszcze rok temu, w tym miejscu? Jakby to opisać? No mów pan prosto. Giemza i nic więcej. Tak, giemza. A potem rusztowania. A teraz na tamtym rogu zegar. Właśnie, zegar. Czy to ten, pod którym na pana ktoś czeka? Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Tak się wczułem w rolę pani przewodnika. Przepraszam, pani wybaczy. Wysiądę i pójdę sprawdzić. Ach, jak chciałbym, żebyście się poznali. No, niech pan na chwilę zatrzyma. Stój, maluśka. Przystanek. Momencik. Chwileczkę. Proszę się nie śpieszyć. Niech pan dokładnie sprawdzi. Dziwny facet. Nie z tej ziemi. A, przepraszam, bo pani ten. Staruszku, kawałek kartki i ołówek. A nie. Kartkę mam. Tylko ołówek. Szybko, szybciutko. U mnie wszystko jest. Ołóweczek, proszę. Poświecić? Nie, dziękuję. I tak napiszę. No co, skończone? Świetnie, skończone. Ołóweczek i karteczka. Chyba nie dla mnie. Nie, dla tego pana, nie z tej ziemi. Zrobione. Gdy ja wysiądę, tylko nie wcześniej. No, nie wcześniej. Oddacie mu dziadku tę karteczkę, dobrze? Nie zapomnijcie. Romansowa? Ale już skąd? Po prostu przestroga, bo go jeszcze ktoś kiedyś ukradnie. Ale wraca. Nie było. Nie było. Wie pani, ani pod zegarem, ani w kawiarni. Znaczy się, że nie tu. Więc jednak na Marienstadt. Tak, no to mogę pana jeszcze kawałek podwieźć. A pan mi się za to odwdzięczy, pokazując Warszawę. No więc, jak robimy? Jedziemy w kierunku Ogrodu Saskiego. Od Saskiej Kępy do Ogrodu Saskiego, dobra. Jo, maluśka, jak pragnę owsa, no bujaj się. Hej, jo, siwy koniku przez miasto, niech dorożka szybko mknie. Choć to złą staroświecką już jazdą, jest w tym urok, przyznaj się. Uważaj, Fela, bo możesz nóżki połamać. Rzeczywiście, tu ciemno. Jak w mojej Warszawie. Są jeszcze i takie ulice Warszawy ciemne, widzi pani. Widzi pani, nic nie widać, no. Widzisz, paniusia, ten balkon? Aha. Mieszkali tu tacy młodzi. Wiozłem ich nawet do ślubu. A teraz z całego mieszkania tylko balkon wisi. Malarz. Malarz? No nie słyszała, paniusia? Osiekiera, motyka, bimber, a las przegrał wojnę, głupi malarz. No. A teraz ten znów, jak pragnę owsa, z Ameryki. Ale już się drugi raz w kaszy zjeść nie damy. Ej, balkon, balkon. Odmalujemy cię, odbudujemy. Znów będą z ciebie ludzie oglądali Warszawę. Wio, maluśka, nie wszystko od razu. Op. A jednak ładny ten balkon. No tak, balkon, rzekłbym, pełen uroku. Tak. To nie gniazdko miłosne Hiszpanek, skąd się rankiem wpatrują w błękity i gdzie nocą wdziera się kochanek czarnym płaszczem, jak chmurą okryty. To zwyczajny, pordzewiały ganek do starego domostwa przybity, skąd jedynie drzew uschniętych wianek i kominów brudne widać szczyty. Czasem jednak, gdy wśród gwiazd gromady księżyc w dymach warszawskich rozpłonie i z kochanką siądzie młodzian blady, gdy się usta zbliżą, splotą dłonie,
Najszczęśliwsze balkony Grenady nikną przy tym warszawskim balkonie. Gdy się usta zbliżą, splotą dłonie. No więc jak? Z powrotem na Marienstadt? Ja wysiadam wcześniej, przed domem Wokulskiego. No jak pani każe, więc przed tym na krakowskie. Wio, wio maluśka, szybciej. Tu znowu widno, bujaj się. Więc jednak Izabella? Najprawdopodobniej. No, już się uszczypnęła. No i co? No i znów Izabella. Nie mówiłem paniusiu, że to gość nie z tego świata. No ale teraz to już naprawdę szybciej. Nie podsłuchuj, Fela, nie podsłuchuj. To bardzo wszystko dziwne. No, malutka, na prawo, op. To wszystko bardzo dziwne. Jesteśmy na miejscu. Moje krakowskie przedmieście. A tak. Dziękuję panu za miłą rozmowę. Pomogę pani wysiąść, bo przecież pani w tej sukni z ciurniurą, z niebieskimi falbankami. No. To niezbyt wygodny strój, prawda? Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia, dziadziu. Moje uszanowanie, pańsi, moje uszanowanie. Dobranoc. No co, jedziemy? A tak, tak. Tak. Która to godzina? Za 15:07. Jedziemy i to jak najszybciej. Tak, nawet na pewno umówiłem się na 7:00 pod zegarem na Marienstadcie. Może wziąć taksówkę? Siadaj pan, będziemy szybciej. No to jazda, jazda, jazda. No spokojniutko, co za pośpiech. No bujaj się, Felunia, bujaj się, wio. Mówił pan coś? Nie, nic. Dziwna przygoda, co? Tak. To są momenty, co się pamięta, choćby... A króla Zygmunta już mamy niedaleko. Tak, tak. No wio, Feluch, no wio. Gnany złym losem, na świata kraniec przybył piechotą tysiące mil. Do swej ojczyzny wraca wygnaniec. Stolicę ujrzy za kilka chwil. Oto Zygmunta widzi na prawo, serce mu bije, łza w oczach lśni. Bądź pozdrowiona, piękna Warszawa. Miasto ojczyste, ach witaj mi. Przyjmij tułacza, ojczyzno święta, o tobiem dawno marzył zakrat. To są momenta, co się pamięta, choćby żył człowiek i tysiąc lat. Kiedy na miasto przyszły dni krwawe, gdy pod stopami palił się bruk, to opuszczali możni Warszawę, szukając sobie bezpiecznych dróg. Kiedy powszechna przyszła panika, sercami wiodła rozpacz i żal, ja zapytałem raz robotnika, czy i on także odchodzi w dal. On rzekł, nie straszna, ni śmierć, ni pęta, tu się urodził ojciec i dziad. To są momenta, co się pamięta, choćby żył człowiek i tysiąc lat. Wio, Feluchna. To są momenta, co się pamięta, choćby był człowiek i tysiąc lat. Stare śpiewki człowiekowi po głowie łażą. Aha. A tu bym zapomniał o najważniejszym. Co?
No kartkę mam dla pana. Kartkę? Od kogo? No od tej, cośmy z nią jeździli. Daj pan szybko. Stańmy tu na chwilę, gdzieś koło latarni. No dobra, przystanek pod latarnią, Feluchna. No? Co? Nic nie rozumiem. Niech pan przeczyta. No bez okularów nie czytam, ale się domyślam. Pewno zaprasza pana na przedstawienie. Jakie tam przedstawienie? Skąd pan wie? No poznałem tę panią od razu. No przecież byłem w teatrze na lalce. Pamiętam jak dziś była w tej samej sukni. Pan po ciemku nie poznał, ale ja mam warszawskie oko. Aha, spojrzę na pasażera i już wiem. A, no teraz to ja sobie przypominam. Aj, Bodziu, Bodziu. W duchy pan wierzysz. Tak, teraz wiem, skąd ta maskarada. O, słuchaj pan, co napisze. Tak się zdarzyło, że wyszłam na miasto w teatralnym kostiumie. I teraz widzę, że dobrze się stało. No pewnie, bo nie byłoby tej całej zabawy. Marienstadt, godzina siódma. Wisła jak nokturn pochmurna, ulica, latarnia nad bramą. Dobranoc, mili, dobranoc. No, więc tak to było z tą dorożką po Warszawie, po dawnej Warszawie, po której krążyli bohaterowie lalki Prusa, i po dzisiejszej, nowej Warszawie, która ma swoich nowych bohaterów. To dzięki nim właśnie nowa Warszawa żyje. Żyje nowym, pięknym, pełnym uśmiechu życiem. Tym warszawskim uśmiechem żegnamy was, drodzy słuchacze. Aha, pewnie chcecie jeszcze wiedzieć, kim byli pasażerowie tej dorożki. No dobrze, więc ten pan, który czekał pod zegarem na Marienstadcie, no, ten roztargniony człowiek, to Andrzej Bogucki. Ta trochę dziwnie ubrana pani w sukni z dziurniurą, tylko niech panie nie zazdroszczą, bo to i trzeba było mnóstwo materiału, no i to w ogóle bardzo było niepraktyczne w noszeniu. To dobre dla Ireny Malkiewicz i też tylko na scenie, no, albo w radio. Tą panią była właśnie Irena Malkiewicz. Dorożką powoził zasłużony Nestor w tym kunszcie Tadeusz Fijeski. Oczywiście możecie powiedzieć, że cała ta przejażdżka dorożką była trochę literacka. W porządku, zgadza się, ponieważ zaprojektowali ją właśnie literaci Jerzy Grygolunas i Tadeusz Kubiak. Muzyczkę przysposobił młody, acz zdolny kompozytor w okularach. Ten sam zresztą, który podgrywał i nawet podgrywa tu teraz na fortepianie, niejaki Andrzej Markowski. Nie mylić z Markiem Andrzejewskim, bo to zresztą ten sam. Stroną techniczną tej radiowej przejażdżki zajął się Zdzisław Chabielski. To chyba wszystko. Zaraz, czy ja nikogo nie opuściłem? Zaraz, jak to było? Dorożką jechała ta pani, znaczy Irena Malkiewicz, Andrzej Bogucki. Powoził, jak już mówiłem, Tadeusz Fijeski. A no tak, obok dorożkarza było przecież jeszcze jedno miejsce. I to miejsce zajął reżyser tej audycji. No tak. A co, że dane personalne, imię, nazwisko? Proszę bardzo, nie takie ważne. Kazimierz Rudzki, to chyba wszystko teraz. Tak, no jeszcze kilka dźwięków fortepianu. Mały akordzik. I koniec.